Cześć grzybofile, witam Was 14 października z Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego, a właściwie z drugiego dnia mojego czterodniowego leśnego, grzybiarskiego, grzybofilskiego wręcz biwaku w tutejszych lasach. Jeżeli nie widzieliście pierwszego odcinka z wczoraj, to zapraszam Was, abyście się najpierw z nim zapoznali, żebyście mieli chronologię całą, a jeśli nie, to równie dobrze możecie oglądać ten dzisiejszy film, tę dzisiejszą część jako niezależną relację. Ja tu zresztą już byłem na wiosnę, też przez parę dni nocując sobie pod namiotem w tutejszych lasach. A tak w ogóle to od ubiegłego roku tutaj przyjeżdżam. Jestem tym lasem, tym masywem olbrzymim leśnym, naprawdę zafascynowany pod kątem występujących tu grzybów, pod kątem ich różnorodności. Więc myślę, że o tej porze roku, w szczycie sezonu jesiennego, letnio-jesiennego miałem powiedzieć, ale już właściwie jesiennego stricte, to naprawdę myślę, że może tutaj być dość ciekawie. Tak więc trzymajcie kciuki za interesujące grzybowe znaleziska, a ja biorę się za śniadanie, zaczynając od rozgrzewającej herbaty w ten nieco chłodny poranek. Widzimy się zaraz po śniadaniu, gdy już złożę całe obozowisko. No dobrze, czas najwyższy ruszać. Lepiej nie pytajcie, którą mamy godzinę, bo zdecydowanie zbyt późną jak na start, zwłaszcza w październikowym biwakowaniu, gdzie te dni są już dość krótkie. No ale cóż, co ja poradzę? Miałem niedobory snu nawarstwione przez wiele, wiele dni krakowskich moich aktywności, bo musiałem pomontować zaległe filmy, porobić filmy na zapas, potworzyć, pomontować właśnie zarówno na mój YouTube'owy kanał, jak i TikTok'owy, przygotować zdjęcia na Instagrama na kolejne dni. Generalnie tak wygląda próba w miarę regularnego kultywowania pasji, którą się wybrało jako główną część życia. Tak więc, no niestety, dziś sobie odespałem za wszystkie czasy od godziny 9 wieczorem do godziny 8 rano. 8 rano to może nie tak bardzo późno, ale jednak nie też tak bardzo wcześnie, zwłaszcza gdy właśnie, przypominam, położyłem się koło 9, więc spałem 11 godzin. Ale minionej nocy spałem godzin tylko 3, więc średnia nadal jest wcale nieduża. Oczywiście to nie jest tak, że o 8 od razu ruszyłem. Ruszam znacznie później, bo chwilę zajmuje zebranie takiego obozowiska. Oczywiście zjedzenie, oporządzenie się, rozbudzenie się na spokojnie. Poza tym, do czego tu się spieszyć? Mamy wspaniałą jesień, wspaniały las. Przede mną jeszcze 3 dni, łącznie z dzisiejszym, wędrówki, którą mogę sobie w międzyczasie po drodze modyfikować co do trasy, tak by zdążyć na jakiś ostatni pociąg i za 3 dni do Krakowa wrócić, więc nie ma co. No dobra, powiem Wam, jest 11. Do zachodu słońca mamy więc 7 godzin. To nie jest tak najgorzej wcale. Ruszajmy. A jeśli zapytacie, jak minęła mi noc, to chętnie opowiem, bo jest co opowiadać. Mianowicie w środku nocy zawitały do mnie zwierzęta. Nie wiem, czy to były sarny, czy jelenie. Raczej więcej niż jeden. Jakieś małe statko się szwendało w odległości kilkunastu, może kilku metrów od mojego namiotu. Momentami, przed jeden moment właściwie taki był, że wydawało mi się, że tuż obok namiotu chodzą.
chodzi zwierzyna, ale to były takie bardzo delikatnie stawiane kroki i wiadomo, że to nie człowiek. To od razu się słyszy, że to subtelne jakieś sarnie bądź jelenie kroczki, a nie właśnie jakieś ludzkie buciory. Więc powodów do wszczynania alarmu nie było. Było też ciemno. Nie bardzo miałem entuzjazm do wstawania i sprawdzania z latarką, co to takiego. I tak bym pewnie spłoszył od razu. O, tu zresztą mamy ślady jakiejś zwierzyny. Czy to dzik? Tak po tych przednich zębach patrząc, może ktoś się zna. Zwierzyny tu na pewno nie brakuje. Grzybów, jak wiemy, również. No bo tym z was, którzy wczorajszego filmu jeszcze nie widzieli, muszę przypomnieć, że grzyby wczoraj już tu zbierałem. Prawdziwki mnie tu przywitały. Ja je zresztą potem przyrządziłem i zjadłem wieczorem sobie. Choć nie ukrywajmy, że nie na jakieś olbrzymie zbiory tutaj przybyłem. Raczej bardziej z myślą o pokazywaniu wam różnych gatunków grzybów niż ich zbieraniu. I to nawet nie muszą być gatunki jadalne, byleby były interesujące i rzadkie. Tu mamy na przykład gąsówki nagie. Po łacinie Lepista nuda. Zawsze te łacińskie nazwy w przypadku tego gatunku bardzo mi się podobają. To raczej będzie ona. Tak, jak najbardziej. Dość pospolity gatunek jadalny. Choć musicie bardzo uważać, aby nie pomylić jej z trującymi zasłonakami. Często zaczerwiony gatunek grzyba, ale gatunek właśnie, jak mówię, jadalny. Dość pospolity. No ale ja ich zbierał oczywiście nie będę. Niech sobie rosną. W każdym razie, gdybyśmy chcieli ich tutaj nazbierać, no to widzicie, jest ich trochę. Generalnie zapełnienie kosza gatunkami jadalnymi w tym lesie najmniejszego problemu by nie stanowiło. No ale właśnie, ja tu jestem bardziej jako grzybofil niż jako grzybiarz. Chcę pod kątem grzybów poeksplorować tutejsze lasy, a nie wracać ze zbiorami, tym bardziej, że wracam dopiero za 3 dni. Ewentualnie może tak jak wczoraj będę sobie pozwalał na takie niewielkie zbiory, czyli zbiory w ilościach, które jestem w stanie przetworzyć i zjeść tego samego dnia, czy też wieczoru właśnie w warunkach biwakowych. Tak jak wczoraj to już z zebranymi prawdziwkami zrobiłem. A tym z was, którzy są początkującymi grzybiarzami, którzy nie zbierają jeszcze, czy po prostu nie chcą zbierać grzybów blaszkowych, mogę pokazać, że nie tylko blaszkowe tutaj są, bo również te bardziej znane i powszechnie zbierane gatunki, jak choćby ten, dawniej powiedzielibyśmy, podgrzybek brunatny, a obecnie podgrzyb brunatny. Niechaj sobie rośnie i tutaj się rozsiewa. Ojeju, jeju. Powtórka z wczorajszej sytuacji, tylko na większą skalę, moi drodzy. Znowu mamy grzyby na mojej drodze, znowu prawdziwki. Aż zdejmę plecak, bo trzeba będzie dokładniej się im przyjrzeć. O. Patrzcie, co tu mamy. No, teraz widzę, że jest ich jeszcze więcej. No to po kolei. Pierwszy borowik szlachetny. Patrzcie, jaki piękny. Idealny wręcz. Drugi borowik szlachetny. Trzeci borowik szlachetny. Czwarty borowik szlachetny. Prawdziwek oczywiście, inaczej. Piąty borowik szlachetny. No i być może... Ojej, teraz widzę. Miałem powiedzieć, że być może to tyle. Szósty borowik szlachetny. No ten to jest olbrzym wręcz. Jejku, ludzie, no co ja mam zrobić? Przecież ja ich nie mam co z nimi zrobić. Siódmy. No teraz by się warto było porozglądać, czy ich nie ma więcej. Ta część mojego pobytu tutaj, czyli nagrywanie takich prawdziwków, to jest po prostu dla was, no bo no przecież ja ich nie zabiorę, no co ja z nimi zrobię?
One nie wytrzymają 3 dni w transporcie, popsują mi się. A ja nie zjem takiej ilości. Wczoraj zjadłem ten koszyczek prawdziwków młodych, jak pamiętacie. I to było dużo, jak dla mnie, jak na jedną osobę. Kilka prawdziwków na jedno danie. A ten oto to już w ogóle zapomnijcie, nie ma szans. Ja tego nie przejem. Ale możemy się im chociaż poprzyglądać i liczyć na to, że ktoś je tutaj może znajdzie. Komuś frajdę przyniosą. A jak nie, to się rozsieją i będzie ich jeszcze więcej. Ale szkoda wielka naprawdę, że nie mogę ich ze sobą zabrać. Taka wspaniała gromadka. Coś wspaniałego, moi drodzy. No dobrze. Wzrok nacieszony. Ambicje zbieracza, a właściwie poszukiwacza grzybów zaspokojone. No i pora powiedzieć im papa. Miejcie się tu dobrze, prawdziwki moje piękne. Już chyba nie moje, skoro was tu zostawiam. Ale nie mam wyjścia, nie miejcie mi za złe. No, to się nazywa dopiero miejsce na biwak. Miejsce idealne, moi drodzy. Równiutkie, z powalonym drzewem w charakterze ławeczki. Widne. W pięknym lesie. Ale za wcześnie, zdecydowanie zbyt wcześnie, dopiero co wyruszyłem. Szkoda, że wczoraj tutaj jakoś nie dotuptałem, ale też nie było źle. Nie ma co narzekać. No ale tutaj to jest przepięknie. Choć myślę, że jeszcze nie jedno, co najmniej równie urodziwe miejsce przed nami. Liście sobie ładnie spadają z drzew. Deszcz z liści. Piękna jesień. Ech, nie będzie lekko, moi drodzy, nie będzie lekko. Niby niepozorne takie miejsce, powycinany fragment lasu, gałęzie. No i patrzcie, co tu mamy. Patrzcie, jaki piękny, jaki wielki, dorodny borowik szlachetny. Kawał grzyba, no wręcz idealny. Tu zresztą drugi, niewiele mniejszy, równie idealny jegomość prawdziwkowy. No tak to bywa, tak to bywa. Zachciało mi się biwaku w tak grzybowym lesie, w tak dobrym grzybowym momencie. Przynajmniej wy będziecie mieli radochę z zobaczenia... O, kolejny. Ojej, ten jest dopiero wielki. Z zobaczenia grzybów. No i ja również, ale dla mnie to bardziej tortura. Bo je tu widzę, a nie jestem w stanie ich zebrać. Zebrać mogę, no ale co dalej? Nie chcę ich zmarnować. Już lepiej niech ktoś inny je znajdzie i się nimi cieszy. Albo niech się mnożą dalej w tutejszych grzybowych jakże lasach. A my się cieszmy, że możemy chociaż je podziwiać. Ludzie, ratunku! Pomóżcie mi, wyzbierajcie je. Tak nie może być, no jak ja mam dalej wędrować? Idę sobie już niemalże ścieżkami, żeby zmniejszyć szansę na wpadanie na takie miejsca, gdzie grzyby są niewyzbierane. Ale tu chyba wszędzie są niewyzbierane, bo już jesteśmy spory kawałek od zabudowań. No i patrzcie, co tu mamy. Kolejni dwaj jegomościowie, jakże urodziwi. Jeden piękniejszy od drugiego. No tak być nie może. Co za lasy. Tu z kolei, moi drodzy, mamy kępę opieniek, a pokazuję je wam, by pokazać wam, że również leśna zwierzyna lubi grzyby, bo ewidentnie są one tutaj ponadgryzane. Nie ma kilku kapeluszy, część kapeluszy jest oberwana, czy właśnie odgryziona częściowo. Część owocników ma odgryzione częściowo kapelusze. Tak więc opieńka
przysmak również leśnej zwierzyny. No i mamy tutaj też zalążek strumienia, co mnie bardzo cieszy, bo został mi niecały litr wody. Zapasy przywiezione jeszcze z Krakowa wystarczyły mi na wieczór i na dzisiejszy poranek, więc na kolację i na śniadanie, ale teraz muszę już ją gdzieś zdobyć. Wodę muszę zdobyć gdzieś po drodze. Ale mam nadzieję, że ten strumyk się tam niżej rozpędzi trochę bardziej w niższym biegu, albo też znajdziemy sobie po prostu inny wartki strumień, z którego wodę w celach konsumpcyjnych będę mógł nabrać bez żadnych obaw. Oczywiście będę ją pił przegotowaną. Tymczasem nawet na leśnych duktach prawdziwki nie dają mi spokoju. No ale okrucieństwem i bezczelnością i niewdzięcznością byłoby narzekanie na ten stan rzeczy. Miłośnikom pieprzników trąbkowych, do których sam oczywiście się zaliczam, spieszę z informacją, że również w świętokrzyskich lasach one występują. Proszę bardzo, oto mamy dowód. Ewidentnie owocniki pieprznika trąbkowego, czyli bardzo smacznego gatunku jadalnego, masowo występującego w lasach małopolskich, chociażby podgórskich lasach, ale jak widzimy, również i tutaj. Tymczasem moja droga zamieniła się w taką coraz mniej drogę przypominającą. No nic, mam nadzieję, że nie wyprowadzi mnie na mokradła, bo gdzieś tam one się rozpościerały. Mokradła, w których na wiosnę utopiłem but, który potem musiałem na ognisku tu suszyć podczas wiosennego mojego biwaku. No ale cóż, tak czy inaczej nie idę tą trasą co wiosną, tylko inną, ale niektóre fragmenty oczywiście mogą się zazębiać ze sobą tej mojej trasy, choć raczej nawet tego nie zauważę, bo jednak bardzo rzadko tu bywam. Dopiero poznaję te cudowne suchedniowsko-oblęgorsko-palko-krajobrazowe lasy. Naprawdę, jakbym miał déjà vu, coraz bardziej ta droga zaczyna przypominać mokradła, drogę prowadzącą do mokradeł, czy nawet już nie drogę, a coraz mniej właśnie droga zaczyna przypominać. Stamtąd przyszedłem i tu ta droga właściwie zanika, ale jest nadzieja, myślę, że będzie tam gdzieś jakiś strumyk, jeśli faktycznie podmokłe tereny to będą. Mokradła, nie mokradła, ewidentnie jest tu pięknie. Spójrzcie na te kolory. Niesamowite. I bordo, i róże, i zieleń. A to w końcu jesień. A nadal w lasach może być tak kolorystycznie, różnorodnie. No i mamy tutaj wodę jak najbardziej. O właśnie, już się zaczynam zapadać. Torfowiska wręcz niemalże. Właśnie, wodę, ale taką bardziej stojącą. Tam jest takie małe oczko wodne, zapewne służące jako wodopój. Nie wiem, czy będę w stanie tam dojść. To już ryzykowne było z mojej strony mocno. Patrzcie, to też pięknie wygląda. Naturalne oczko wodne. No ale właśnie, z wodą raczej stojącą. Z takiej nie będę czerpał wody pitnej. Poszukamy dalej strumienia. No już jakiś zalążek strumienia mamy. Tu już nawet jest jakiś widoczny nurt. Choć nadal są to mokradła, które staram się jednak trochę ominąć. Jeżeli tutaj uda mi się przejść, no tu mi się uda na pewno, to mam nadzieję, że tam dalej już będzie sucho. Że suchą stopą będę w stanie wędrować dalej lasem. Choć już, jak widzicie, raczej na przełaj, co znacznie spowolni wędrówkę. No ale cóż, ścieżka mi się skończyła. A tutaj mamy właśnie mokradła. Widzicie tylko trawy, gdzieniegdzie drzewa. Niby taki rzadki las, ale co krok to się zapadam w błotku i jest tu po prostu bardzo grząsko. Tak, na tym brzegu zapadam się jedynie we mchu, co jest zresztą dość przyjemne.
taka amortyzacja naturalna każdego kroku. Choć teren, jak widzicie, najłatwiejszy do wędrowania nie jest. No ale cóż, mam czas. Abym tylko miał jeszcze właśnie wodę, to już zupełnie byłbym spokojny, całkowicie niezależny. A tak, jakąś lekką presję jednak czuję, że no nie mogę tutaj rozbić namiotu w każdym momencie, gdzie będę chciał. Tylko najpierw muszę znaleźć jakiś wodopój. Taki ludzki wodopój, bo zwierzęcych jest po drodze pełno. Ale mam czas, nadal jest jeszcze wcześnie. Dopiero ruszyłem dziś. Zresztą tutaj już po wyłączeniu aparatu dostrzegłem kolejne skupisko opieniek. Opieniek jest tu ogólnie pełno. Również takich jak te, czyli niewyjedzonych przez leśną zwierzynę. A tutaj spójrzcie, jakie mamy maślakory. Maślacze olbrzymy. Są to owocniki maślaka pstrego. Jak najbardziej jadalny gatunek. No i zobaczcie, jakie duże. Ale je tym bardziej zostawię. Skoro prawdziwków nie wziąłem, no to bądźmy konsekwentni. Może ewentualnie pod koniec dzisiejszego marszu coś nazbieram, żeby znów przyrządzić. Ale nie obiecuję, bo chciałbym jednocześnie zacząć wyjadać swoje zapasy, które noszę ze sobą. Bo bez sensu je dźwigać, a jednocześnie żywić się tym, co tutaj znajduję, co może ktoś inny sobie zebrać. Widzicie ją? Spłoszyłem sarenkę. No, tak to wygląda. Wyszedłem tutaj z lasu na taki fragment, który wydawał mi się, że może być okalany jakąś ścieżką, żeby troszkę wygodniej się maszerowało. Na razie żadnej ścieżki nie widzę, więc idziemy dalej na przełaj. No dobrze, może poza zdawaniem się na los i na szczęście, warto zerknąć, mając końcówkę wody, na mapę i na swoją lokalizację. Jestem gdzieś pomiędzy Kamienną Górą a Górą Piekło Dalejowskie i rezerwatem Piekło Dalejowskie. Gdzieś tutaj, w okolicach tej 49. Czyli, jak widzicie, w pobliżu mamy tutaj zarówno strumyk, jak i tutaj. To jest zresztą źródło potoku, czy nawet rzeczki Kamienna. Tu ona sobie biegnie. Tak więc, idąc w tę stronę albo w tamtą, powinienem prędzej czy później do źródeł wody dojść. Tak więc mapa topograficzna, nawet ta już mocno wiekowa, bo wydana w 96 roku, się przydaje. O ile tylko ta źródełka do dziś nie wyschły. Nie opędzi się dziś człowiek od prawdziwków. Siedzę ja tu sobie, usiadłem sobie z mapą, dopiłem troszkę herbaty, tak naprawdę to resztkę herbaty, jaką jeszcze z Krakowa miałem w termosie, już oczywiście dawno zimną. Wstałem, żeby się zebrać i zobaczcie. Spojrzałem w lewo. Patrzcie, co my tu mamy. Ale to jest radość pomieszana z cierpieniem, że nie mogę go zabrać. No ten aż się prosi o zabranie. Jest idealny przecież. Przepiękny, potężny, zdrowiutki, jędrny prawdziwek. Tu zresztą jego kolega już się poddał. Czekał, czekał, aż go ktoś zbierze i się nie doczekał. No nie zdziwiłbym się, gdyby ich tu było więcej, ale nawet może się lepiej nie rozglądajmy. Ale ten tuż przy leśnej drodze, doceńmy, jaki prześliczny jest. Żegnaj, kolego. Może ktoś cię tu znajdzie. Sytuacja się tu zresztą lubi dziś powtarzać. Mam nadzieję, że to nie jest dla was monotonia, ale owszem, kolejny piękny, dorodny prawdziwek na naszej drodze. No nie mogę narzekać, no nie mogę. Co poradzić? Klęska urodzaju. Jak na grzyby, to zdecydowanie polecam ten las teraz. Bo ja przecież już spokojnie bym spory kosz prawdziwkami samymi zapełnił, wcale się nie skupiając na ich poszukiwaniach, a po prostu idąc sobie przez las.
a kilkanaście metrów dalej sytuacja się oczywiście powtarza. Co jeden, to piękniejszy. No coś wspaniałego. Co za prawdziwkowy las. Prawdziwkowo podgrzybowy. No właśnie, z jednej strony mówię, że nie wypada narzekać, a z drugiej akurat na tego typu wypadzie jak dziś, takim właśnie biwaku, jak teraz, jak dziś, wczoraj, jutro i pojutrze nadal, no to by mi się marzyło znajdowanie różnych rzadkich gatunków i pokazywanie wam ich na nagraniach i poznawanie właśnie tego lasu pod tym kątem, pod kątem grzybowych ciekawostek, a nie zbiorów, których i tak tutaj dokonać nie mogę, no w takich warunkach. Już mówiłem zresztą, już mnie to samego frustruje i denerwuje, że takie są właśnie fakty. Są też koźlarze, jak widzicie, żeby nie było, że jedynie prawdziwki i podgrzyby. No i opieńki, już wam też pokazywane. No i gąsówki, które też wam pokazywałem. Ale mi by się marzyły soplówki na przykład. Siedzunie dębowe, soplówki bukowe, soplówki jodłowe. Tego typu grzyby, które mógłbym porównać na przykład właśnie z koralówkami dla was, czy ze świecznicami. W sumie, jak wam teraz powiedziałem, to pewnie się nie spełni, ale kto wie, przeważnie sobie myślę o tym, co bym chciał znaleźć i często się udaje, więc może bezczelne wysłowienie tych marzeń też nie będzie jakimś zapeszeniem. Spójrzcie, jakie mamy piękne słońce tutaj, rozświetlające te liście jesienne. Bajka. Piękny las i, jak widać, grzybowy. Tu z kolei chciałem wam pokazać nie tylko kolejnego oczywiście prawdziwka, ale również gatunek znacznie rzadszy. Nareszcie coś naprawdę ciekawego. Jestem ciekaw, czy znacie ten gatunek. Może wam się wydawać znajomy, bo nie jest aż tak ekstremalnie rzadki, ale jest chroniony. Zbierać więc go nie możemy, ale przyjrzeć się mu owszem. Nawet od spodu, jak widać, jest to możliwe w tych warunkach, tyle o ile. Zobaczcie, jak rurki są nieregularne i zbiegające częściowo na trzon. Trzon z takim czerwonym odcięciem się wyraźnym, niemalże pierścieniem. Resztki osłony, które zakrywały wcześniej właśnie pory rurek, zwisają częściowo z krawędzi kapelusza. Jest to gatunek znany pod nazwami już kilkoma na przestrzeni lat nagromadzonymi. Możecie znać go pod nazwą maślak dęty, borowiec dęty lub borowiczak dęty. Gatunek dość rzadki, tworzący mikoryzę z modrzewiami. Tak więc możemy się rozejrzeć. Wydawałoby się, że nie ma tu modrzewi, ale jak najbardziej, wystarczy rzut okiem i ile metrów? 5-8 od tego owocnika mamy dorodny, piękny modrzew. Jeszcze z ciekawostek, ten gatunek ma trzon pusty w środku. Taki wydrążony, można by bardziej powiedzieć, bo o dość grubych ściankach, ale tego niestety tutaj wam nie pokażę, no bo nie będę niszczył owocnika gatunku chronionego. Musicie mi więc uwierzyć na słowo, albo zajrzeć do mojego internetowego atlasu grzybów grzybofil.pl, gdzie znajdziecie ten gatunek oczywiście ze zdjęciami i opisem szczegółowym. No, to mamy kącik edukacyjny, chociaż w takim niewielkim zakresie, ale zawsze to jakiś ciekawy gatunek, którego zresztą nie wiem, czy kiedykolwiek wam pokazywałem, czy nie. No i oczywiście kolejne prawdziwki też tutaj będę odnotowywał chyba. Może nie wszystkie, ale przynajmniej niektóre będę wam pokazywał, te co bardziej dorodne.
Dochodzi godzina 15, mam kolejny postój na zerknięcie na mapę, bo dotychczas tam, gdzie się rozglądałem za tymi źródełkami, które powinny być źródełkami, czy po prostu strumykami, no to niestety jakoś ich nie było, więc najwyraźniej zaniknęły przez te lata od stworzenia tej mapy, ale filmuję to nie po to, żeby się żalić nad swoją sytuacją, bo myślę, że no prędzej czy później tę wodę muszę znaleźć. Lepiej dla mnie prędzej niż później, bo to też na sam komfort psychiczny po prostu wpływa. Troszkę niesympatycznie jest wędrować po lesie bez wody, gdy chce się człowiekowi pić, ale spokojnie, mam jeszcze nadal około tego 1 litra wody, więc z pragnienia nie umrę, przynajmniej nie dziś. Ale właśnie nie po to się zatrzymałem, żeby się użalać nad sobą, tylko żeby wam pokazać, co mamy tutaj. Znów towarzyszy mi urodziwy prawdziwek. Tym razem był on przyrzucony częściowo tą korą, ale ją odchyliłem, no i proszę bardzo. Taka niespodzianka. No dobrze, ruszamy dalej. 3 godziny z hakiem do zachodu słońca. Grunt, że wędruje się tędy, naprawdę bardzo przyjemnie. Zresztą spójrzcie sami. Jaki bajecznie piękny leśny dukt. Jednak odwodniony czy nie, spragniony czy nie, nie śmiałbym się mianować grzybofilem, gdybym nie pokazał wam tak wyjątkowo charakterystycznych grzybów i jednocześnie gatunku, którego chyba owocników zbyt wiele wam nie pokazywałem, o ile w ogóle na moich wcześniejszych filmach. Może kiedyś gdzieś tam się przewinęły. Zobaczcie, to będą grzyby zielone, nieco może niebieskawe dla niektórych, ale tym razem nie będzie to wilgotniczka papuzia. Nie będzie to aż taka rzadkość i aż taka piękność, ale nadal, zobaczcie, dość ładnie wyglądające grzyby, chyba przyznamy, dość niecodziennej urody. Jest to pierścieniak grynszpanowy, bywał nazywany również łysiczką grynszpanową, ale tutaj pewne przekłamanie mogłoby się wtrącić, bo z łysiczkami takimi, o jakich niektórzy z was myślą, nie ma on nic wspólnego. Nie ma żadnych właściwości psychoaktywnych. Jest za to gatunkiem jak najbardziej jadalnym, choć nie o jakichś super atrakcyjnych walorach smakowych. Istnieje kilka gatunków podobnych pierścieniaków. Zresztą szczegółowy opis znajdziecie na moim portalu grzybofil.pl pod hasłem pierścieniak grynszpanowy właśnie. Gdybyście byli zaciekawieni tym gatunkiem bardziej, ja go tak tylko pokrótce wam chciałem tutaj pokazać. Tak na przykład wygląda młodziutki owocnik. A tak wygląda on od spodu. Białe ostrze blaszek, charakterystyczny dla tego gatunku pierścień, o którym już w nazwie, już z nazwy się dowiadujemy. Zobaczcie sobie zresztą. Bardzo urodziwe grzyby, chyba przyznacie. Teraz chwila prawdy, moi drodzy. Nie chodzi mi o tego podgrzyba brunatnego, lecz o to, co przed nami. Coś tam majaczy przecinającego ścieżkę. Majaczy coś na kształt jakiegoś cieku wodnego, ale nie chcę cieszyć się przedwcześnie, bo w końcu tę drogę powinien mi jakiś wodny ciek przeciąć, jakiś strumyk. Z mapy topograficznej by to wynikało. Strumykiem to ja bym tego nie nazwał. Mamy wielką kałużę. A ja chyba mimo wszystko aż tak zdesperowany nie jestem, żeby stojącą wodę czerpać do picia. To jest deszczówka zapewne. Oczywiście bym ją przygotował, ale chyba nie zaryzykuję, zwłaszcza, że może bym zaryzykował ostatniego dnia pobytu. Jakieś problemy, niedyspozycje żołądkowe, ale może niekoniecznie przed nawet jego połową. No awaryjnie woda jest, ale to tak awaryjnie. Najbardziej apetyczna z tymi gnijącymi liśćmi to ona tutaj nie jest. A już myślałem, że to będzie strumyk, bo gdzieś on tutaj powinien być, o ile jeszcze istnieje. Jest to zresztą kąpielisko dla okolicznego ptactwa. A już się chyba speszyły. Ale na tym drugim brzegu
ptaszki się moczyły w tej wodzie. Tam jest mnóstwo ptaków w gałęziach tych drzew. Ja je tutaj słyszę, chociaż ich praktycznie nie widać. Nie wiem, czy to sikorki, czy co. Jakieś małe ptactwo. Ale pięknie się pluskały w tej wodzie. Ale nawet one jej nie piją, lecz się w niej kąpią. Czy to znak, by jej nie pić? Nie, no oczywiście na pewno by się napiły, gdyby miały taką potrzebę. Ale jednak poszukam wodopoju bardziej takiego apetycznego. Przyznać natomiast trzeba, że tutejsze leśne dukty potrafią charakteryzować się wybitną urodą. Spójrzcie, jak w bajce. Bardzo przyjemnie się tędy idzie. Jeszcze gdyby nie chciało mi się tak pić, to by było jeszcze przyjemniej. Tak więc szukamy strumienia dalej. Lecz poza urodą samego tego terenu, docenimy oczywiście kolejne grzyby. Tym razem pokazuję je Wam, ponieważ są to pierwsze owocniki krasnoborowika ceglastoporego, na jakie natrafiam tutaj podczas obecnego biwaku, czyli dziś i wczoraj jeszcze na nie nie natrafiłem. Było pełno prawdziwków, borowików szlachetnych więc, a do tej pory ani jednego dawnego borowika ceglastoporego. Do teraz. No to kolejna chwila prawdy zaraz. Bo to jak nic wygląda mi na koryto strumienia. Być może już nieistniejącego. W każdym razie nie słyszę go. To już jest zła przesłanka. Zważywszy, że stoję parę metrów od tego koryta. Ale on tu przecina ścieżkę. To koryto przecina. No i cóż, sączy się tu coś? Chyba nie bardzo. Znika. A no cóż, szukamy dalej. Gdzieś tutaj, za chwilę, za momencik, powinien brać początek swój strumień, który zasila pobliskie mokradła, oddalone stąd o jakieś 2 km. Te mokradła stanowią też mój plan B. Jeżeli nigdzie tu wody nie znajdę, no to będę liczył, że one nie wyschły całkowicie i że tam jak najbardziej woda jest, może mniej wartko płynąca, no ale choć w niewidoczny być może sposób, to jednak płynąca, nie stojąca jak w kałuży. Więc tam nie byłbym już wybredny. No ale cóż, najpierw spróbujemy tu, gdzie mam bliżej, czyli właśnie do owych źródeł strumyka leśnego. Gdzieś tutaj za kilkadziesiąt metrów powinno się ono ujawnić. No i naprawdę, nie przeszedłem nawet 20 kroków i mamy trzeci moment, sprawdzam, przy czym tutaj moje nadzieje są najbardziej wybujałe. Co prawda nie słyszę strumienia, ale mamy przed nami, przede mną mam coś przed sobą, co już naprawdę wygląda na koryto strumienia. No tak jak to poprzednie, co prawda, ale tam ewidentnie dawnego lub obecnego strumienia koryto jest. A z kolei tutaj przecina ono drogę i tam mamy wodę ewidentnie. Albo to jest kałuża i to jest całkowity przypadek, że koryto strumienia do niej prowadziło, albo jednak w tym korycie płynie woda. A może tu będzie najprościej dojść? Płynie lub chociaż się sączy. Mogłaby się sączyć. Ojejku. O, jak się cieszę. Taki malutki strumyk, a ile radości. No cudownie. No widzicie, moi drodzy, takie, co by nie było, nieco ekstremalne sytuacje, nie przesadzając tutaj, nie budując sztucznych jakichś trudności, nie pozorując, no to jednak jestem sam w środku lasu, bez zapasów wody właśnie, na kilkudniowym biwaku, więc to jest naprawdę istotne, żebym miał dostęp do bieżącej wody, do czystej wody, którą mógłbym pić choćby po przygotowaniu. Więc w takich sytuacjach właśnie do tego zmierzałem,
takich trudniejszych, widzimy, że nawet z takiej rzeczy można się cieszyć. Naprawdę jestem teraz w niebo wzięty z samego faktu, że mam wodę. Trzeba takie rzeczy też doceniać. A to jest przecież prawdziwy luksus, niezbędny nam do życia, ale jednak luksus, do którego przywykliśmy, mieszkając na co dzień i żyjąc w miastach. A jako, że mamy godzinę już 16, właśnie wybiła, a z dostępem do wody tutaj jest, jak widzimy, znacznie trudniej niż sądziłem i niż zapamiętałem z mojego biwaku wiosennego w tutejszych lasach, no to rozsądek podpowiada, aby właśnie w tej okolicy, przy tym strumyku, rozbić dziś obozowisko, nawodnić się, nagotować sobie płynów i dań, najeść się na kolację, na śniadanie to samo, rano zabrać ze sobą znów ponad dwulitrowy zapas wody, 2,5-litrowy zapas wody właściwie, z którym wczoraj zaczynałem, i jutro ruszyć na spokojnie, wiedząc, że na kolejny dzień nie muszę się martwić wodopojami. Tak będzie najrozsądniej, tylko teraz chciałbym znaleźć jakieś malownicze miejsce w bezpośredniej styczności z tym strumieniem, ale takie, gdzie przyjemnie byłoby rozbić namiot. Co wy na to? Może być? Tak, zróbmy. Na tamtym brzegu zresztą jest chyba ładniej. Ale w takich sytuacjach delikatnych problemów z wodą, na przykład z wodą, psychika jest bardzo ważna. W moim przypadku chodzi mi o to, że ja bym sobie nie pozwolił absolutnie na dopicie tej wody, którą mam, dopóki nie znalazłbym źródła kolejnego. Bo nie potrafiłbym maszerować i myśleć o grzybach, wiedząc, że nie mam ani kropelki wody. No chyba, że naprawdę po 2 dniach bym nic nie znalazł, już by instynkt zadziałał, umierałbym z pragnienia, czy po 3 dniach, ale tutaj to raczej nie ma takiego ryzyka. Tu mamy przyjemne spiętrzenie. Woda, o, kijki mi spadły, nie szkodzi. Woda sobie tutaj kapie, więc będzie ją wygodnie nabierać. Taką właśnie cieknącą. No to jest to doskonałe miejsce do nabierania wody, więc niechaj będzie. Tutaj właśnie będę ją czerpał. No i gdzieś w pobliżu namiot rozłożę. Może tutaj. Namiot gotowy, jest co jeść, jest też co pić dzięki bliskości strumienia. Mogę spać spokojnie, bez obawy o wodę. Tak więc po tym jakże pełnym wrażeń i emocjonującym dniu, myślę, że możecie mi pozwolić na wyciszenie się po swojemu, na podelektowanie się tym lasem w samotności, już bez nagrywania. Tymczasem dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego filmu i zapraszam już na kolejny, bo przypominam, że to jeszcze nawet nie połowa mojego 4-dniowego leśnego, grzybowego, jesiennego biwaku. Tak więc do zobaczenia wkrótce, trzymajcie się zdrowo. Cześć!